witam was wszystkich serdecznie. Przy pierwszym punkcie załadowany, z Genowy wyjechałem. Jestem na autostradzie w stronę Francji. W zasadzie to w tunelu, na autostradzie w stronę Francji teraz. Do celu mam 309. Część jadę płatnymi, część niepłatnymi, bo Francję niepłatnymi będę jechał. Także sobie zobaczycie parę fajnych widoków. Będziemy jechać nad Monako, przez Nicę. Niestety. Tam jest fajnie, ale nie lubię tam jeździć, bo tam strasznie dużo czasu schodzi. No. Ale jak będziemy w liceum, nie wiem, czy to kiedyś opowiadałem, czy nie, opowiem wam fajną historyjkę związaną z liceum, jak kiedyś tam byłem. A tymczasem co, no? Jadę, nie tankowałem się już więcej we Włoszech, bo ostatnio jak jechałem, to się okazało, że paliwo na autostradzie we Francji jest tańsze niż we Włoszech w mieście, więc zatankowałem tylko tyle, żeby do Francji dojechać, no i jadę. Nie przedłużając. Pyk! Ach, niestety nie wytrzymałem. Zanim zajadę do załadunek do Jerez, bo tam zostało jeszcze 200 chyba 20. Korzystając z tego, że byłem w toalecie, zajrzałem cenę stację. 2,90 poszło. Valentino Rossi wchodzi do gry. No. Pora się obudzić, bo dzisiaj jestem taki jakiś nielusy. Spałem, kurde, praktycznie od pierwszej. O pierwszej się położyłem do 8.30. Bo wiedziałem, że o 9 otwierają dopiero. I tak wstałem, jeszcze musiałem na nich czekać. I tak, ale prawie 8 godzin spałem. I co z tego? Rano mi jeszcze komary pogryzły, żeby było weselej. O, macie ładny widok. Gówno widać w sumie przez te barierki. No niestety. Bieremy się i jedziemy. Pyt! Faberers. Faberersy są wszędzie. No właśnie wyjeżdżam ze stacji autostradowej we Francji. Się zatankowałem 20 litrów, tyle żeby sobie do Jerez dojechać. W Jerez mam tego SO Expressa. Niedaleko miejsca załadunku. Więc tam się dotankuję do pełna. A tak jak mówiłem właśnie, tutaj było paliwo po euro 24 z haczykiem. A w Genowie w mieście było po euro 33 z haczykiem. Euro 32 z haczykiem. W mieście. Na autostradzie nie pytajcie. Przecież nie było tak źle w sumie na autostradzie, no nie było dużej różnicy. No ale było drożej, tak? Więc tani, bardziej się opłaca zajechać, tak powiem, na małej ilości paliwa z Francji. Z Włoch do Francji, niż tankować we Włoszech. Tam się pojawiły takie komentarze na ten temat, że jak ktoś ma paliwówkę, to nie ma różnicy w cenie paliwa i tak dalej. To nie jest do końca tak. To też zależy od karty paliwowej, od tego ile mamy aut, jaka karta, jakie kraje i tak dalej. Także nad tym mógłbym się... Uła, tłoczek na bramkach. Mam nadzieję, że to pójdzie. Nad tym mógłbym się trochę rozwodzić. Z tego co wiem, to AS24 ma tak na przykład, że jak ma te stacje inne niż AS-a typowo, bo są stacje te takie AS24 i są stacje partnerskie AS-a. I na stacjach partnerskich nawet są tam komunikaty, że nie należy się sugerować ceną na dystrybutorze, tylko patrzeć to, co tam AS, jakie AS ma ceny. Więc tutaj się zgodzę, ale takie na przykład karty jak, nie wiem, Shellka, DKV-ka, z tego co ja się orientuję przynajmniej, to co jest na dystrybutorze ma bardzo duży wpływ. Co innego, ktoś tam mówił, że w Wielkiej Brytanii ma tak. Owszem, w danym kraju można sobie na to pójść i myślę, że dużo paliwówek tak robi, takich krajowych, ponieważ no, jest to w obrębie kraju, tak? A w momencie, kiedy jeździ po całej Europie, to wiadomo, zawsze znajdzie się jakiś tam właściciel stacji, bo pamiętajmy, że nie wszystkie stacje Shella to jest Shell, niektóre stacje są prywatne na przykład. Zawsze się znajdzie się jakiś, który nie bardzo będzie chciał, że tak powiem, współpracować i będzie problem. Chociaż to i tak Shell chyba od góry ustala, nie wiem.
W każdym razie są, myślę, że są kraje, które na przykład nie chciałyby sprzedawać taniej paliwa. Zwłaszcza we Włoszech. No, co to by był dla nich za interes, jeżeli oni normalnie sprzedają paliwo po euro 40, a nagle mieliby sprzedawać po euro 10, bo jakaś paliwówka, że tak powiem, obsługuje ich sieć. No nie wiem, tak mi się po prostu wydaje też. Z tego co wiem, no to nie bez powodu na przykład u nas w firmie są jakieś tam preferowane stacje. Na przykład na AES-ie jest tak, z tego co rozmawiałem z szefową z byłej firmy, że mają jakieś tam niższe ceny niż normalnie na stacjach, na których się dużo tankuje. Czyli na przykład jak my się tankowaliśmy, nie wiem, no nie wiem gdzie, gdzieś tam powiedzmy w Belgii albo we Francji były takie stacje, gdzie się tankowały wszystkie auta, to tam była niższa cena. No bo tam tankowaliśmy wszystkie auta i tam była niższa cena. A na stacjach, na których się tankowaliśmy sporadycznie, to obowiązywała cena z dystrybutora. Także no. Ja sobie stoję w korku. Myślałem, że będę jechał landem. Pokażę wam wiele fajnych widoków, ale niestety dostałem przykaz, że mam jechać na załadunek płatną. Znaczy niestety, no z jednej strony niestety, bo oszczędzę jakieś 2 godziny, bo tutaj land wzdłuż wybrzeża lazurowego Nicea Monaco to jest tragedia, jeżeli chodzi o jazdę i o czas jazdy. No, no ale dobra, nie rozgaduję się, bo zaraz znowu, kurde, się rozgadam do ilości niesamowitej. No właśnie zjechałem jeszcze na stację tutaj przy autostradzie w poszukiwaniu AdBlue, ponieważ AdBlue już tam rezerwa mi zaczynała powoli się dobijać, pukać. Czy jeszcze się nie zapaliła, ale już było blisko. Stwierdziłem, że we Włoszech nie będę AdBlue tankował, będzie drożej, ja spokojnie sobie dojadę do Francji. Tylko że na tym Esso tam na autostradzie, gdzie no we Francji dotankowywałem, nie było AdBlue. Myślałem, że będzie, no ale tutaj na Avi było, także dolane do pełna. Pierres tylko jeszcze zatankuje sobie na Esso Expressie paliwo, czy w sensie diesla. Będziemy lecieć dalej. Do załadunku mi 10 km zostało z 13.20, także za parę minut będę. Oni od 14 mają przerwę. Do 14 się powinienem wyrobić. Straszna pogoda jest. 30 stopni. Ciężko wytrzymać. Co zrobić? Sytuacja wygląda następująco. Piekę właśnie dwie pieczenie na jednym ogniu. Ponieważ od rana jestem na pełnych obrotach, ciągle załadunki, rozładunki, jazda, tankowania i tak dalej. 19.12. Wstawiłem sobie pranie właśnie, bo pod marketem jestem. Ponieważ będę sobie robił obiad, więc stwierdziłem, że obiad zrobię tam, gdzie jest pralka. To przy okazji zrobię sobie pranie i tak właśnie robię. Także biorę się za gotowanie.
Ktoś tu czegoś nie umył. Właśnie sobie uświadomiłem, że stawiłem pranie bez tego, co mam w torbie pod prysznic. Ząk. Zostawiam właśnie gotujący się makaron, idę przerzucić pranie. To jak się pusto zrobiło w ogóle. Przed chwilą był pełen parking. Prało się już? O, jeszcze się wiruje. Ale już chyba kończy. To dobrze, przerzucę sobie makaron i już się gotuję, także wszystko jest pięknie rozplanowane. Uhu, suszarka. Open the door. Suszy się, ja idę sprawdzić, czy mi woda. Nie, nie wykipiał mi makaron, także jest okej. Makaron się pięknie gotuje. Ściemniałem do makaronu. Łycha do makaronu. Chyba tutaj gdzieś. Nie wiem, gdzie ją wsadziłem. Dzisiejsze kuchni polowej autora Damiana Janiaka. Bardzo proste danie, ponieważ nie mam na nic innego czasu. Makaron świderki, a tutaj się właśnie smaży kawałki boczku. Przy boczku, no te takie, wiecie, gotowe. To są w sklepie do kupienia z cebulą. Doprawiłem sobie to papryką, pieprzem. Wrzucę zaraz do tego makaron, zasmażę, dorzucę sera i będzie jak ta lala. I akurat pójdę pranie, zgarnę, zjem i jadę dalej, bo mam jeszcze 900 km do Calais, potem jeszcze 400. Dzisiaj jest naprawdę dużo do zrobienia. No i nie ma co się opierdzielać. No, prawie jak zapiekanka serowa. Ja muszę zobaczyć, jak tam moje pranie, ile tam do suszenia zostało. Przejdę nawet z wami, a co? Tu i tak nikogo nie ma. O, zerkam na auto, co tu się dzieje. 20:11, więc zaraz się będzie kończyć, jak już się nie skończyło. No, jeszcze 3 minuty. To ja sobie idę powoli konsumować. No i zaraz podejdę po to pranie, albo zjem i podejdę. Nikt tu nie pojeżdża i na razie nic. Z tego typu jedzeniem jest jeden zarąbiście wielki problem. Jest cholernie syte. Tyle mi zostało, a ja już jestem pełny i nie mogę. Nic, wrzucę do gara, bo i tak tam jest jeszcze część w garku. Stała na potem, na jutro będę miał. Żeby co po niektórzy nie płakali, że głowę mam nieumytą. Poświęciłem te 5 minut. Odnoszę dziwne wrażenie, że suszarka mi wyciągnęła sznurek z bluzy. A taki był ładny, całego wyciągnęła. Tu jest poszczępiony, także się nadaje, nie wiem, do wiązania owiec. Do tego też się nie nadaje, tak sobie powiedziałem. Nie chwaliłem wam się jeszcze. W okazyjnej cenie sobie jeszcze na deser serniczek kupiłem, ponieważ data ważności się kończy. Do dzisiaj jest. Euro 20.
Na deser jest osobny żołądek, pamiętajcie.